Hej kochani, chciałam Was dzisiaj zaprosić na tutorial związany z łapaczami snów. To jest ostatnio, przyznaję, mój ulubiony temat, niesamowicie lubię je robić i jakoś tak wychodzi, że niesamowicie lubię je Wam też pokazywać. Kiedy pokazaliśmy na jednym ze zdjęć ten oto łapacz, to dostałam od Was wiele pytań, jak taki łapacz wykonać i bardzo chętnie go Wam pokażę, ponieważ on jest niesamowicie prosty. Co potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim obręcz, taką jak do łapaczy snów. One są w kilku rozmiarach, ja sobie wzięłam taką najmniejszą, bo bardzo je lubię, te najmniejsze, lubię takie małe łapacze snów. Natomiast te duże też bardzo ładnie wyglądają, to musicie się sami zastanowić, jakiej wielkości łapacz chcecie. I teraz wybór sznurka, tudzież włóczki, jest niesamowicie istotny. Tutaj mam Twisted Macram i ona jest ekstra i właśnie dzisiaj też skorzystam dokładnie z tej włóczki, natomiast wykorzystam inny kolor. Ale bardzo fajne są też te takie sznurki, które są nazywane sznurkami wędliniarskimi. One się bardzo fajnie rozczesują i bardzo fajnie potem wyglądają, więc też mogę Wam je polecić. Natomiast jeżeli chodzi o inne sznurki do makramy, tutaj mam makram koton, chciałam Wam pokazać, ponieważ ona się nie rozczesuje. Więc to jest bardzo ważne, że musicie wybrać taki sznurek, który będzie się fajnie rozczesywał grzebieniem czy też igłą i który potem będzie można tak fajnie rozplątywać. W ten sposób. Chciałam Wam to pokazać, ponieważ wiele osób popełnia ten błąd i kiedy widzi, że coś jest makrama, to na pewno się rozczesuje. Nie wszystkie sznurki makramowe się rozczesują, miejcie to na uwadze. Potrzebujemy oczywiście nożyczki ostre, to jest must have każdego rękodzielnika, grzebień albo szczotkę, najlepiej grzebień z takimi wąskimi ząbkami. To jest w ogóle dla mnie dramat znaleźć taki grzebień, bo ja z moimi włosami nie potrzebuję, ale udało mi się znaleźć w mieszkaniu taki grzebień, więc super. I mam jeszcze dla Was gratkę w postaci takich już gotowych listeczków. Mój jest taki trochę wymęczony, ponieważ przed chwilą dorwał go kot, więc ten, który zrobiłam sama, nie wygląda aż tak super, ale jak go rozczeszę, to na pewno na nowo będzie wyglądał ekstra. Natomiast te, które można kupić, wyglądają tak. One są mniejsze, więc mają konkretny jeden rozmiar, ale są bardzo fajne i są idealne nie tylko do łapaczy snów, ale też do kolczyków są super. Więc chciałam je Wam pokazać i jeden dzisiaj wykorzystam. Okej, no to powiedziałam Wam chyba wszystko. Jeszcze tutaj możecie się przyjrzeć, jak to wygląda. I zabieramy się do pracy w końcu po tym moim długim gadaniu. Ja sobie wybrałam Twisted Macram z Yarn Artu, kolor 756. Ten mi dzisiaj będzie towarzyszył. I teraz kwestia najważniejsza jest taka, że musicie sobie ustalić, jakiej długości chcecie mieć te Wasze zwisające części łapacza. Jeżeli chcecie, żeby one były długie, no to oczywiście od razu sznurek też musicie pociąć dużo dłuższy. Ja sobie robię to zawsze tak, że składam sobie na pół taki sznurek, przykładam sobie do mojego łapacza i sprawdzam mniej więcej, jakiej on będzie długości. Pamiętajcie, że tutaj pojawią nam się też węzełki, tutaj na górze i tutaj na dole. I to jest bardzo istotne, ponieważ przez to się nam to troszeczkę skróci. Miejcie to na uwadze, bo to jest ważne, więc będzie trochę krótsze. Ok, no to ja sobie ustaliłam taką długość. Myślę, że to jest około pół metra, może troszeczkę skrócę, bo nie wiem, czy chcę aż tak długo. Ok. Ale tak około pół metra, czyli metr w sumie razem. I wycinamy tych paseczków kilka, w zależności od tego, jakiej wielkości macie obręcz i ile chcecie mieć tych sznurków tam zaplątanych, to tyle sznurków wycinacie. Ja w poprzednim miałam po 3 z każdej strony, teraz sobie może zrobię 4, żeby był trochę bardziej gęsty. Kot zerka tutaj z takim dużym zainteresowaniem, więc jak zaraz będzie jakiś boom albo coś tu wskoczy, to się nie zdziwcie. Okej, no i co teraz robimy? Słuchajcie, to tak jak mówiłam, nie jest takie trudne. Najpierw zaczynamy od jednego sznurka. Dajemy sobie sznurek pod, złożony oczywiście, pod naszą obręcz i w pętelkę wkładamy jedną końcówkę. Mamy raz,
bierzemy drugi sznurek, składamy go na pół i robimy dokładnie to samo. Wkładamy go pod obręcz, przeciągamy przez pętelkę i mocno zaciągamy. I tak wszystkie nasze sznurki. Oczywiście w trakcie pracy zmieniłam zdanie i stwierdziłam, że jednak 5 będzie fajniejsze, będzie takie bardziej pełne. I słuchajcie, teraz jest najważniejsza kwestia, czyli pamiętanie o tym, że sznurki muszą być mocno naciągnięte, kiedy będziemy je tutaj związywać na dole. To jest naprawdę bardzo istotna kwestia i zaraz zobaczycie dlaczego. Jak to robimy? Metoda tak naprawdę zawiązywania tego węzełka jest dowolna, bylebyście zawiązali wszystkie dokładnie tak samo. Więc to, jak zawiązujecie supełki, jak macie już swoje rytuały, no to super, jak nie macie, to Wam pokażę, jak ja robię swój. Przeplatam się sznurkiem pod obręcz, podnoszę jeden z moich sznurków, ten tutaj pierwszy, przeplatam i mocno zaciągam. I to jest o tyle super sposób na robienia węzełka, że on będzie naprawdę mocno napięty. I zawsze będziecie go mogli pociągnąć i się napnie jeszcze mocniej. Odsunę te na chwilę, żebyście zobaczyli jeszcze raz. Naciągam pojedynczy sznurek. Daję go pod obręcz. A potem w tą pętelkę przeplatam końcówkę. I mocno zaciągam. Kładę go obok tego drugiego, znaczy tak go przybliżam. I zaciągam jeszcze mocniej, żeby mieć pewność, że to jest tutaj mocno naprężone. Tutaj jeszcze raz mocniej zaciągam. Za każdym razem ogólnie się upewniajcie, że wszystko macie tak mocno naciągnięte. I jeszcze raz. Mamy teraz nad obręczą. Pod. I w pętelkę. I zaciągamy. I tak robimy z każdym pojedynczym. No i słuchajcie, mamy połowę sukcesu. Pierwsze 5 mamy już pięknie związane. I teraz, tak jak widzicie, on tutaj jest na środku przeplatany, co drugi. I teraz pokażę Wam, jak właśnie zrobić coś takiego. Bierzemy znowu nasze sznurki, kolejne. I tutaj nic się nie zmienia. Składamy na pół, dajemy pod obręcz, przeplatamy, zaciągamy. Ale teraz musimy sobie ułożyć na obręczy w odpowiedniej odległości tak, żeby ładnie się nam komponowało. I żeby potem nam wyszedł tutaj, żeby wyszło nam takie równe trójkąty. To sobie w trakcie będziecie jeszcze układać, jak będziecie zaplatać, więc tym się nie stresujcie. Ale na początek pokażę Wam, jak zaplatać. Co drugi bierzemy nitki po dwie. Czyli raz jest na dole, raz jest na górze, raz jest na dole. W ten sposób. Pamiętajcie, że tu sobie możecie potem znowu mocniej zaciągnąć, więc to nie jest taki problem. Dlatego mówiłam, żebyście właśnie tego pilnowali. Wygląda to tak. I teraz robimy dokładnie to samo, co robiliśmy wcześniej. Czyli zawiązujemy. Raz. I dwa. I mocno. Mocno ściągamy. I tutaj tak samo. Raz i dwa. Tak. Dobra. Mamy pierwszy. Teraz bierzemy drugi. I tak samo. Pod obręcz. Zaciskamy. I teraz robimy dokładnie to samo, tylko w kolejności odwrotnej. Najpierw przeplatamy nad. Potem pod. Ja wiem, że tego jeszcze tak nie widać, ale zaraz to zobaczycie.
i pilnujcie, żeby się układały Wam te sploty właśnie na przemian i żeby zawsze te dwie nitki były równe, żeby one się gdzieś tam nie poplątały. I słuchajcie, i dodajemy tak kolejne nasze sznurki, aż uzupełnimy całość i zobaczycie co tam. No i słuchajcie, ja już wróciłam do Was. Robótka wygląda w tym momencie tak. Ja sobie ją troszkę wyrównałam, troszkę zaczęłam ją rozczesywać, żeby Wam pokazać, jak już wygląda taki trochę rozplątany sznurek, żebyście na tym etapie mogli stwierdzić, czy chcecie go jednak rozczesywać, czy chcecie go zostawić po prostu tak w całości i wtedy on się tam sam będzie tutaj na końcówkach tak lekko rozwarstwiał i będzie to bardzo fajnie wyglądało. No i słuchajcie, jak widzicie, wygląda to tak, tutaj jest przerwa. Możecie zostawić tak, możecie też tu powiesić na przykład koraliki albo piórka, albo dołożyć też sznurków, co my zrobimy właśnie. I teraz tak, tutaj mamy lewą i prawą stronę, możecie sobie wybrać, czy chcecie, żeby było widać właśnie te węzełki, czy chcecie, żeby była taka gładka strona, to jest ten moment, kiedy musicie to wybrać. I tak, jeżeli tutaj coś macie za luźno, to spokojnie możecie sobie znowu ponaciągać te Wasze sznureczki, poukładać wszystko. Dzień dobry kocie. Wiedziałam, że tak będzie, jak wyciągnę znowu sznurki. I tak. O, tu mi się troszkę zeszło. I teraz ja sobie wypełnię ten środek sznurkami. W tym celu ucięłam sobie kawałeczki mojej włóczki. I jedna mi właśnie spadła, więc sobie jeszcze dotnę jeden kawałek. Tak. Okej. Nieważne. Nie zwracajcie uwagi, kot tutaj po prostu ma swoje 5 minut sławy. Okej. I teraz co robimy? Słuchajcie, no to jest bardzo proste. Składamy znowu na pół i robimy dokładnie to samo, co na początku, czyli oddaj. Oddaj to. Czyli zaplatamy. I w zależności od tego, jaką tutaj mamy przerwę, tyle naszych sznurków musimy zapleść. Okej. U mnie wyszło 6 dodatkowych sznurków. Jak widzicie, ja już sobie wcześniej te sznureczki wyrównałam, żeby zaoszczędzić czas, ale teraz sobie pomyślałam, że może Wy nie wiecie, jak to zrobić. Dlatego, kiedy już zdecydujecie, czy chcecie rozczesywać Wasze sznurki, czy zostawiacie je tak zwinięte, wyrównujecie je. Oczywiście, jeżeli chcecie rozczesywać, to taki ruch będzie najlepszy. I im cieśniejszy grzebyk, tym lepiej będzie Wam się rozczesywało. Obracamy robótkę co jakiś czas i wtedy ładnie nam się będzie rozczesywać. I teraz tak, jeżeli chcecie, żeby sznurki były równo, to bierzecie po prostu taśmę klejącą, przyklejacie i odcinacie na równo. Jeżeli chcecie, żeby było tak w formie trójkąta, to robicie dokładnie tak samo, tylko przyklejacie pod kątem Waszą taśmę i obcinacie sznurki nożyczkami. Albo nożykiem trawigatorskim, jeżeli macie w domu, bo ja akurat sobie zgubiłam. Okej, no i tak jak mówiłam, ja sobie postanowiłam dać jeszcze na środek ten mój listeczek. W tym celu biorę kawałek sznurka, przeplatam go w ten sposób. I teraz tak, kiedy zdecydowaliście już, która strona jest prawa, a która lewa, to z tej strony będziecie zawiązywać Wasz liść, czy też piórko, różne zdania są podzielone. Tylko tak, jeżeli macie tutaj pojedyncze, jeżeli macie tutaj liczbę parzystą po dwóch stronach, no to jest super, bo po prostu musicie trochę tak rozciągnąć i z lewej strony, żeby był węzełek. I po prostu bez żadnej filozofii zawiązujecie i dajecie w dół. I teraz dajecie do środka Wasz liść. A resztę sznurków rozciągacie, tak żeby nie było widać tła. I tutaj wszystko jeszcze raz mocno szarpiemy, żeby się ładnie wyrównało. No i słuchajcie, to jest cała filozofia. Mamy
przepiękne łapacze w różnych kolorach. Jak widzicie, im więcej jest tych sznurków, tym fajniej to wygląda. Jeszcze Wam tutaj pokażę w zbliżeniu. Tutaj możecie sobie coś powiesić, jeżeli chcecie, żeby był na dłuższym, ale to po prostu zawiązujecie nitkę jakąś, albo ewentualnie też Wasz sznurek, albo wieszacie bezpośrednio na gwoździu w ten sposób. No to tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Jeżeli skorzystacie z tego pomysłu i będziecie chcieli opublikować zdjęcie na przykład na Instagramie, nie zapomnijcie oznaczyć nas hashtagiem kurspasa i możecie nas oznaczyć też małpką naszego profilu. Łatwiej będzie nam Was znaleźć. Oprócz tego zapraszam Was na bloga Pasartu, ponieważ tam sukcesywnie pojawiają się różne tutoriale zdjęciowe i są po prostu niesamowite i z różnych dziedzin, z różnych technik, nie tylko biżuteryjnych, ale też włóczkowych, dziwiarskich, więc zachęcam Was do odwiedzenia bloga. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, o klikaniu w dzwoneczek, o komentowaniu, o kciukach w górę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli takie kciuki zobaczę. I przy okazji, jeżeli macie ochotę, zapraszam Was na mój kanał, na bloga i na Instagram GitagoArt. Możecie mnie znaleźć wszędzie pod tą właśnie nazwą. No to chyba tyle ode mnie, słuchajcie. I dziękuję Wam za obecność i zapraszam na kolejny tutorial, który mam nadzieję już niedługo. Do zobaczenia, pa, pa!